Cześć, nazywam się Marcin Kowalik, a Ty słuchasz podcastu Marketing i Sprzedaż dla agenta ubezpieczeniowego. Ja na co dzień pomagam m.in. agentom ubezpieczeniowym, na pewno fajnym firmom w pozyskiwaniu klientów, w marketingu internetowym, w sprzedaży. A dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć historię o tym, kto był na szczycie ubezpieczeniowym w Warszawie. Chciałbym Ci opowiedzieć o wynikach tego szczytu ubezpieczeniowego i opisać Ci, jak to wszystko zrobiliśmy. Warto, żebyś został, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, do końca tego odcinka podcastu, ponieważ na samym końcu powiem Ci, jak możesz po pierwsze zaoszczędzić 200 zł, a po drugie zyskać dostęp do 7 szkoleń w postaci wideo, do 7 szkoleń właśnie, które były pokazywane, omawiane podczas szczytu ubezpieczeniowego w Warszawie. Ale po kolei. 28 września 2019 roku odbył się pierwszy lokalny szczyt ubezpieczeniowy w Warszawie. Jeżeli Ci się nie udało dojechać na tą konferencję dla agentów i dla multiagentów, to możesz kupić zapis wideo wszystkich tych szkoleń z tej konferencji pod adresem marcinkowalik.online/Warszawa. Na scenie Golden Floor Plaza zaprezentowało się 7 prelegentów przed blisko 50 słuchaczami. Więc to już jest dla mnie świetny wynik. Pod adresem marcinkowalik.online/Warszawa przedstawiam Ci wideorelację z tego wydarzenia oraz opinie uczestników wraz z dużą dawką danych o samym szkoleniu. Teraz w tym podcaście, w tym wideo, w tym tekście dodałem też informacje o zasięgach, jakie osiągnęliśmy w mediach dzięki naszym publikacjom. Jest też informacja o liczbie polubień, udostępnień i komentarzy. No i teraz w sumie informacja o szczycie ubezpieczeniowym w Warszawie dotarła do 38 tysięcy odbiorców. Możesz się dziwić, że tak bardzo odsłaniam tajniki naszej pracy przy przygotowaniu szczytu. Wielu konkurentów na pewno zaciera ręce, widząc podane na tacy gotowe rozwiązania, które się sprawdzają. Jednak ta poniższa publikacja ma dwa cele. Po pierwsze, chcę pokazać, jak olbrzymim zaufaniem i wdzięcznością obdarowali nas uczestnicy i prelegenci. Po drugie, chcę Ci pokazać, z jakich narzędzi i mechanizmów możesz korzystać również Ty przy pozyskiwaniu klientów, na przykład na ubezpieczenia. Warto zwrócić uwagę na to, jak te poszczególne treści w mediach, na przykład posty na Facebooku, poprzez dodawanie social proof, czyli dowodu społecznego, wspierają tego typu inicjatywy. Ten dowód społeczny może być też Tobie pomocny w budowaniu Twojej marki osobistej agenta ubezpieczeniowego i w zwiększaniu sprzedaży ubezpieczeń. Z informacją o szczycie ubezpieczeniowym w Warszawie dotarliśmy do ponad 33 tysięcy odbiorców w sumie. W poniższej publikacji rozkładam na czynniki pierwsze, co złożyło się na ten wynik. No i teraz tak, patronaty od sprawdzonych partnerów medialnych. Olbrzymie wsparcie zapewnili nam partnerzy medialni, Gazeta Ubezpieczeniowa oraz Ogólnopolska Baza Agentów Ubezpieczeniowych. Było też wsparcie od partnera. Wsparcie merytoryczne, logistyczne oraz finansowe od Berg System pozwoliło nam utrzymać wysoki poziom wydarzenia, za co jestem ogromnie wdzięczny. Kampania płatnych reklam na Facebooku przyciągnęła właściwych odbiorców. Udało mi się zdobyć zainteresowanie właściwych osób, czyli agentów ubezpieczeniowych i multiagentów z całej Polski dzięki precyzyjnie targetowanym reklamom na Facebooku. Kampanię ustawiłem tak, aby reklama była wyświetlana osobom pracującym w ubezpieczeniach. Reklama kierowała na wydarzenie na Facebooku. Wpis o konferencji na prywatnym profilu na Facebooku. Na kilka dni przed samym wydarzeniem na swoim prywatnym profilu na Facebooku opublikowałem dość osobisty post wsparty zdjęciem z lokalnego szczytu ubezpieczeniowego w Poznaniu. O wykorzystywaniu prywatnego profilu na Facebooku do celów biznesowych wspominam na szkoleniach, które prowadzę dla agentów ubezpieczeniowych. W tym konkretnym wpisie wspominałem, jak bardzo jestem wdzięczny za zaufanie, jakim obdarzyło nas
nas kilkudziesięciu agentów ubezpieczeniowych oraz prelegenci. Zachęcałem też do wyjścia ze swojej strefy komfortu, tak jak ja to zrobiłem właśnie porywając się na organizację takiej konferencji. Post zakończyłem nawołaniem do działania i przypomnieniem, że za chwilę zamykamy sprzedaż biletów. Wideo pomaga wyobrazić sobie, jak będzie wyglądała konferencja i same szkolenia dla agentów. Od sierpnia 2019 roku do 28 września tego samego roku opublikowaliśmy kilkanaście materiałów wideo tłumaczących ideę szczytu ubezpieczeniowego w Warszawie oraz zachęcających do wzięcia w nim udziału. W prawie każdym wideo wskazywaliśmy, kto nas wspiera jako partner, Berg System, oraz jako patron medialny, Gazeta Ubezpieczeniowa oraz Ogólnopolska Baza Agentów Ubezpieczeniowych. Najpierw pytaliśmy wprost, gdzie ma się odbyć szczyt ubezpieczeniowy w Warszawie. Zaciekawionych tych wydarzeniem było ponad 1000 oglądających wideo. W kolejnych filmach przedstawialiśmy opinie agentów biorących udział w poprzednich edycjach lokalnego szczytu ubezpieczeniowego w innych miastach. Dotychczas to krótkie wideo obejrzało ponad 107 osób. Na 2 tygodnie przed szczytem ubezpieczeniowym w Warszawie przypadkiem wpadliśmy na siebie z Marcinem Konopką, prelegentem, na lotnisku w stolicy. Była to więc idealna okazja do nagrania krótkiego wideo o tym, czego dowiesz się ze szkolenia Marcina podczas szczytu ubezpieczeniowego w Warszawie. Dotychczas wideo obejrzało ponad 370 zainteresowanych osób. Na 2 tygodnie przed konferencją byłem też sprawdzić osobiście, jak wygląda wejście do sal konferencyjnych. Chciałem mieć pewność, że wszyscy uczestnicy trafią bez problemu. Była to więc wspaniała okazja do nagrania krótkiego wideo o przygotowaniach do szczytu ubezpieczeniowego w Warszawie. To wideo zaproszenie obejrzało ponad 139 osób. Stworzyłem też krótkie wideo z opiniami agentów ubezpieczeniowych o szczycie ubezpieczeniowym. Wideo było obejrzane ponad 166 razy. Bardzo ważnym elementem szczytu ubezpieczeniowego jest dzielenie się wiedzą. Wybrałem więc ciekawy fragment z prelekcji Dominika Kumali ze szczytu ubezpieczeniowego w Poznaniu i opublikowałem jako wideo. Efekt: ponad 163 wyświetlenia wśród agentów ubezpieczeniowych. Fajne, mądre myśli dobrze jest zawrzeć w cytatach. Taki cytat z Marcina Konopki, prelegenta, umieściłem w postaci wideo, które zostało obejrzane przez ponad 141 osób. O, to jest super. Robienie sobie zdjęć jest fajne. Jeszcze w trakcie lokalnego szczytu ubezpieczeniowego w Warszawie zaczęły się pojawiać w sieci zdjęcia z uczestnikami i prelegentami. Taka fotoramka sprawdziła się idealnie. Zdjęcie było też wymagane, aby otrzymać darmowy egzemplarz Gazety Ubezpieczeniowej. Niektórzy prelegenci może ze zmęczenia mieli chwilami zamknięte oczy, co widać na zdjęciu, ale to nic, to nie jest najważniejsze. Na szczycie już podczas samych prelekcji zawiązywały się świetne znajomości branżowe i ten networking też jest bardzo ważną częścią szczytu ubezpieczeniowego, jego takim znakiem rozpoznawczym. Zalew pozytywnych opinii po szczycie ubezpieczeniowym w Warszawie. To, co najbardziej cieszy mnie jako organizatora lokalnego szczytu ubezpieczeniowego w Warszawie, to pozytywne opinie o konferencji, które wystawili nam zarówno uczestnicy, jak i prelegenci. No i tutaj trzeba zacytować na przykład uczestniczkę Anetę Baran. Aneta pisze: pełen profesjonalizm, a co najważniejsze, niesamowita dawka wiedzy i energii. Joanna Łoskot też poleca szczyt ubezpieczeniowy i pisze: pełen profesjonalizm, szerokie spektrum wiadomości w jednym miejscu. Beata Gut również poleca szczyt ubezpieczeniowy i pisze: mega wiedza i doświadczenie, nic nie uczy tak dobrze jak praktyka. Stąd polecam szczyt ubezpieczeniowy oparty na działaniach w praktyce, a nie tylko w teorii. Anna Szymańska poleca stronę szczyt ubezpieczeniowy i pisze: mega dużo pomysłów na rozwój biznesu, sprzedaży, świetne podcasty z liderami z branży, szczerze polecam. Super. Więcej takich konkretnych odpowiedzi zebrałem już nie publicznie, ale w anonimowej ankiecie po szczycie. Uważam, że słuchanie klientów, w tym przypadku uczestników, jest kluczowe dla ciągłego podnoszenia jakości usług czy produktów,
jakie się oferuje. No i zadałem pytanie, czy poleciłbyś szczyt ubezpieczeniowy dalej swoim znajomym agentom, ten szczyt ubezpieczeniowy w Warszawie. No i 100% odpowiadających powiedziało, że tak, poleciłoby. Następne pytanie było, czy powinniśmy zorganizować następny szczyt ubezpieczeniowy w Warszawie. Znowu 100% odpowiedzi pozytywnych. Także to jest świetny wynik. Kolejne pytanie w ankiecie po szczycie w Warszawie miało postać, w którym dniu tygodnia powinniśmy zorganizować konferencję dla agentów ubezpieczeniowych. No i 90% odpowiedziało, że w sobotę, tak jak w tym roku. Natomiast prawie 10% czy tam 9% odpowiedziało, że w piątek. To jest ciekawa odpowiedź. Kolejne pytanie to było, czego zabrakło podczas szczytu, aby była to konferencja idealna. No i tutaj są odpowiedzi zwykle takie wymijające, na przykład wszystko było ok, albo większej ilości uczestników, albo wystąpienia motywującego, rozmów z uczestnikami, to jest ciekawy pomysł. No i tutaj jest też ciekawy głos, dobrze byłoby rozłożyć szczyt na 2 dni, ciekawe końcowe prelekcje musiały mierzyć się ze zmęczeniem publiczności. No tak, od 10 do 18, żeśmy tam się spotkali na szczycie. Tak, chciałem użyć innej formuły. Ważny punkt też w tych statystykach naszego szczytu to statystyki wydarzenia na Facebooku Szczyt Ubezpieczeniowy Warszawa. Ważnym elementem tej całej promocji i komunikacji z uczestnikami szczytu w Warszawie było wydarzenie na Facebooku. Poniżej, i teraz usłyszysz, znajdziesz szczegółowe statystyki z tego wydarzenia. Odzwierciedlają one dość dobrze faktyczną liczbę uczestników, którzy kupili bilety i pojawili się na szkoleniach ubezpieczeniowych. No i teraz tak. Ponad 50 osób wzięło udział w tym wydarzeniu i też kupiło bilet. Ponad 200 uczestników, ponad 200 osób było zainteresowanych. No i co ważne, ci zainteresowani również cały czas śledzili dyskusję na wydarzeniu na Facebooku, korzystali z bezpłatnych materiałów edukacyjnych i poznali też prelegentów. 213 osób kliknęło w link do biletów, czyli 213 osób było zainteresowanych biletami w sumie. Dotarliśmy tym wydarzeniem do 33 tysięcy odbiorców. Też ciekawostka, kto był najbardziej zainteresowany szczytem. Największe zainteresowanie wydarzeniem na Facebooku wykazały kobiety w wieku 25-34 lata. Dotarliśmy, właśnie, to jest kluczowe, dotarliśmy z informacją o wydarzeniu do ponad 33 tysięcy odbiorców. Ponad 1 tysiąc odbiorców oglądało strony wydarzenia. To jest też ważna rzecz. 275 osób odpowiedziało na zaproszenie na wydarzenie na Facebooku. No i tak doszliśmy do tych 38 tysięcy odbiorców, którzy w jakiś sposób poznali markę Szczyt Ubezpieczeniowy, którzy poznali prelegentów, którzy poznali ideę Szczytu Ubezpieczeniowego, którzy poznali markę Berg System, naszego partnera. I to jest świetny wynik i oczywiście nad tym wynikiem można dalej pracować i będziemy nad nim pracować. No i chyba dochodzimy do kluczowej odpowiedzi na kluczowe pytanie, czy pojawi się za rok następny szczyt ubezpieczeniowy w Warszawie i myślę, że już możemy zacząć nad nim pracować, ponieważ wydaje się, że to jest dużo czasu, 11 miesięcy, ale tak naprawdę ten czas bardzo szybko upływa. No i na koniec obiecana perełka. 10 pierwszych osób, które skorzystają z kuponu rabatowego Warszawa 2019, pisane razem, Warszawa 2019, kupując zapis wideo ze szczytu w Warszawie, czyli z tych 7 szkoleń dla agentów ubezpieczeniowych, w sumie to jest prawie 7 godzin materiału, zaoszczędzi 200 zł przy każdym zakupie. Czyli 10 pierwszych osób, które teraz wejdzie na marcinkowalik.online/Warszawa, doda do koszyka sobie ten zapis wideo ze szczytu ubezpieczeniowego w Warszawie i poda kupon rabatowy Warszawa 2019, zaoszczędzi 200 zł i zyska olbrzymią wiedzę, która jest zapisana w postaci wideo, czyli komentarz, narracja prelegenta jest nałożona na slajdy,
i to pozwala w komforcie domu czy biura spokojnie zapoznać się z tymi treściami. Ciekaw jestem Waszych opinii, co myślicie o tych danych, o tej konferencji i w ogóle o takim sposobie dzielenia się wiedzą. Zostawcie proszę komentarz pod tym filmem, pod tym podcastem, pod tym wpisem na Facebooku. Dziękuję za Twój czas. Do usłyszenia.